Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Kępnie w miniony piątek zainaugurowany został cykl 7 koncertów w powiecie kępińskim pod nazwą Śpiewnik domowy na wynos. Operetka wrocławska po raz kolejny gościła w Kępnie. Razem z programem niezwykłym, programem, który wybrzmiewał w każdym polskim domu na przełomie XIX i XX stulecia, a to za sprawą wspaniałej muzyki Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej. Artyści zaprezentowali najpiękniejsze polskie pieśni z XIX wieku. Publiczność poznała m.in. przebiegłego chochlika, dziada i babę, groźną dziewczynę i usłyszała tak znane pieśni jak Chochlik, Kum i Kuma, Dziad i Baba czy Złota Rybka. Wśród wykonawców koncertu znaleźli się Liza Wesołowska, Tomasz Maleszewski i Damian Domalewski oraz tancerze teatru Scena Kamienica. Koncerty z cyklu Śpiewnik domowy na wynos odbyły się w miniony weekend również w Perzowie, Bralinie, Grębaninie, Łęce Opatowskiej, Trzcinicy i Rychtalu.